What a good time, huh? Jeśli ktokolwiek uwierzy we mnie, to zgodnie z tym, co mówi Pismo, z jego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. On mówił to o Duchu, który nie został jeszcze zesłany, ponieważ On nie został uwielbiony. Ale my żyjemy w czasach, w których Chrystus został uwielbiony, a Jego Duch został zesłany. Amen. Źródłem życia wiecznego w Tobie jest Twoja nowa tożsamość wynikająca z jedności z Duchem Świętym i manifestacji życia Jezusa Chrystusa w Tobie. To właśnie o tym prorokowaliśmy i o tym śpiewaliśmy. Przepełniają mnie teraz niesamowite uczucia. Dla Waszej informacji jest 20 po trzeciej. Chcę, żebyście wiedzieli. Mam wystarczająco dużo czasu. Zapamiętajcie wszyscy, jest 20 po trzeciej. Ten czas, który mieliśmy teraz razem, był wspaniały, prawda? Wielką radością jest wierzyć Bogu i wyrażać swoje serce przed Nim. Jeff, nie wiem, gdzie jesteś, ale gdzieś na początku spotkania dzieliłeś się tym, że kiedy prowadziłeś uwielbienie, czułeś na sobie ciężar, ponieważ myślałeś, że to Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby ludzi wprowadzić w coś. To było mocne, prawda? Kiedy byłem pastorem lata temu, zawsze mówiłem swoim liderom uwielbienia, nie przejmujcie się aż tak bardzo prowadzeniem uwielbienia. Po prostu otwórzcie drzwi do swojej sypialni i pozwólcie nam wejść do środka. W ten sposób uczyłem swoich liderów uwielbienia. Mówiłem im, jeśli nie masz drzwi, które możesz nam otworzyć, to nie masz w sobie miejsca, do którego możesz nas poprowadzić. Możesz mieć muzyczny talent, ale nie masz miejsca, do którego ludzi możesz zaprowadzić. Prowadzenie ludzi w uwielbieniu to coś dużo więcej niż tylko posiadanie muzycznego talentu. Ja nie mam na sobie żadnej presji, aby ludzi gdzieś poprowadzić. Musicie Go poznać i żyć rzeczywistością poznania Chrystusa. Powinniśmy chodzić do pracy w ten sposób. Powinniśmy rozwijać nasze relacje w ten sposób. Powinniśmy nie mieć żadnych ukrytych motywów. On jest we mnie zakochany, a jestem zakochany w Nim. To powinno być tak proste. Otworzenie przed ludźmi drzwi do swojego życia z Chrystusem jest czymś bardzo potężnym. Nie powinno być tak, że żyjesz sobie z Jezusem na bezludnej wyspie i po prostu macie dobry czas. My szukamy Go w miejscu ukrytym, a Ten, który widzi to, co jest w ukryciu, nagradza nas na oczach wszystkich. Co to oznacza? To, czego szukasz w ukryciu, jest Twoją nagrodą, którą może dostrzec każdy. Ja głoszę takie rzeczy i widzicie po mnie, ja za chwilę oszaleję, bo to jest tak niesamowite. Czego szukamy w ukryciu? Jego. Kto jest Twoją nagrodą, którą każdy może dostrzec? On. Czego pragnie cały świat, bez względu na to, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie? Jego. O co w tym wszystkim chodzi? O Niego. Okej, idziemy do domu. To wszystko, co musicie wiedzieć. Byłem tak podekscytowany tego poranka. Kto z Was był dzisiaj z nami rano? Powiedziałem Chrisowi w przerwie, ja już mogę lecieć. Nie, żebym chciał Was zostawić. Czułem się tak, jakbym powiedział już wszystko, co miałem powiedzieć. Jak dla mnie, to mogłem wsiąść do samolotu i odlecieć. Po prostu żyjmy w ten sposób. Dzisiejszego ranka czułem, jakby Pan Bóg po prostu objawił nam swoje serce. Jedynym celem Twojego życia jest to, abyś kochał innych. Spotkania wspólnot chrześcijańskich nigdy nie zmienią świata. One mają swój cel. Zbieramy się wszyscy razem, w jednym miejscu. Uwielbiamy razem Boga, wchodzimy w sferę proroczą. To wszystko jest bardzo potężne. Po prostu szukamy Jego woli. Ale głównym powodem, dla którego Biblia mówi, żebyśmy nie zapominali wspólnych spotkań, jest to, abyśmy zachęcali siebie nawzajem do miłości i do dobrych uczynków. Nigdy nie powinniśmy dać się ograniczyć do służenia danej doktrynie, ale powinniśmy stać się żywym przykładem manifestacji życia Chrystusa. Właśnie po to spotykamy się razem, aby nie spuścić tego celu z oczu. Spotykamy się po to, aby razem się nim radować, aby rozejrzeć się wokół i pomyśleć sobie,
Jak wspaniale, że nie jestem jedyną osobą, która jest podekscytowana tym, w co wierzy. Masz wybór, możesz żyć w sposób, o którym mówię, albo skupić się na sobie, na swoich problemach, na tym, jak ludzie cię traktują. Czy to nastawienie przynosi jakiekolwiek życie? Siedzenie sobie w krzesełku i posiadanie zdania na jakiś temat jeszcze nigdy nikogo nie zmieniło. Był czas, w którym miałem swoje zdanie na każdy temat. Cieszę się, że te dni już są za mną. Jeśli to, w jaki sposób myślę i o czym myślę, nie przynosi życia, to nie pochodzi od Jezusa. Serio. Jeśli to, o czym rozmyślam, nie zachęca mnie, to jestem w zwiedzeniu i jestem na złej drodze. Jechałem sobie któregoś dnia samochodem, myślę, że przejechałem około 1,5 kilometra. Może trudno będzie wam się z tym utożsamić, ale czymś zupełnie niecodziennym jest dla mnie przejechać 2 kilometry w samochodzie i myśleć negatywnie. Nie pamiętam, żeby mi się to przydarzyło od tego dnia, o którym wam teraz opowiadam. Ja po prostu jestem trochę inny. Tamtego dnia jechałem sobie samochodem i myślałem sobie o rzeczach w mojej pracy, które nie miały się tak, jak miałem nadzieję, że będą się miały. Pozwoliłem sobie pomartwić się przez kilometr czy dwa i poużalać się nad tym, że nie wszystko jest tak, jakbym chciał. Pozwalanie sobie na takie rzeczy to nigdy nie jest dobry pomysł. To ma teoretycznie racjonalny sens, ale nie przynosi niczego dobrego, jedynie cię zniechęca. W najlepszym wypadku doprowadzi cię do miejsca, że będziesz chciał spiąć się w sobie, aby to zmienić. Pozwólcie, że zobrazuję wam prawidłowe nastawienie. Jedziemy sobie samochodem z Jezusem. Boże, dziękuję ci, że zasiewasz ziarna w sercach moich współpracowników. Twoja chwała jest objawiana sercom tych ludzi. Dziękuję ci za każde zasiane ziarno. Dziękuję, że przynosisz im wzrost. To powinno być twoją reakcją, kiedy wydaje ci się, że nic się nie wydarzyło. Rozumiecie? Zamiast tego nastawienia miałem naprawdę negatywne myśli. Przejechałem 2 kilometry, stanąłem na światłach. Duch Święty powiedział do mnie: synku, teraz chyba byłby dobry moment, żeby praktykować te wszystkie rzeczy, o których głosisz. Nie sądzisz? Zaśmiałem się w głos i mówię: Duchu Święty, jesteś niesamowity. Dostałem sierpowego od Ducha Świętego. Powiedział: synku, no nie uważasz, że to byłby dobry moment, żeby praktykować to, o czym głosisz? Nie zacząłem płakać, nie poczułem się potępiony, nie odczułem, że to było poważne napomnienie Pana. Śmiałem się do rozpuku. Powiedziałem: no jasne, co ja bym zrobił bez ciebie? Dziękuję ci, mój najlepszy przyjacielu. Resztę mojej drogi przybyłem cały podekscytowany. Zacząłem ogłaszać rzeczy, prorokować. Podoba wam się takie nastawienie? Dużo lepsze niż: o nie, nie słuchałem Boga przez 2 kilometry. Słuchajcie, ja się bardzo dobrze bawię. Mam nadzieję, że wy też. To byłoby nie w porządku, gdybym tylko ja się dobrze bawił. Wy musicie też się dobrze bawić, chociaż trochę. Słuchajcie, ja jestem z wami. Naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi. Jeff, gdybym musiał, to nawet bym poleciał samolotem, aby być na sesji uwielbienia, którą ty prowadzisz. Tak bardzo cię kocham. To, czym się dzieliłeś, było tak potężne i głębokie. Wspaniale jest być na sesji uwielbienia, którą ty prowadzisz. Naprawdę ci dziękuję. Ludzie okazują mi szacunek cały czas, więc chcę skorzystać z mojego prawa i okazać tobie szacunek. Kocham cię, Jeff. Okej, musimy zacząć coś robić, bo już jest 3:30. Pomóż mi, Panie, proszę. Jeśli nie było cię tutaj dzisiejszego ranka, mówiliśmy o czymś bardzo prostym. Jesteś na tej planecie, aby kochać. Apostoł Jan mówi coś bardzo ważnego w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Powiem wam coś. Ja koloruję swoją Biblię. Wy nie musicie tego robić. Mi to bardzo pomaga. Kiedy już zakoloruję całą Biblię i czuję w swoim sercu, że to jest słuszna rzecz, to daję taką pokolorowaną Biblię nowemu wierzącemu. Mają w ten sposób wszystkie moje notatki, kolorki. Wiem, że to jest trochę takie dziecięce. Nie lubię takich poważnych notatek, wydrukowanych z komputera, przyklejonych gdzieś w twojej Biblii. Ja po prostu biorę swoje kredki i koloruję po całej Biblii. Widzicie ten zielony kolor na górze? Wiecie, co zielony oznacza w mojej Biblii? Zielony oznacza miłość. Boże życie? Nie, Boże życie nie, ale to też by było dobre. Zielony oznacza w mojej Biblii miłość. Niebieski Duch Święty, pomarańczowe obietnice, fioletowe warunki potrzebne do otrzymania obietnicy, czerwony to jest krew i ofiara Chrystusa, odkupienie, a żółty to wszystko, co jest interesujące, wspaniałe, niesamowite i fantastyczne.
Zazwyczaj ludzie używają żółtego flamastra i ich cała Biblia jest żółta. Ja też tak mam. Cała Biblia jest dla mnie niesamowita, więc marzę żółtym, gdzie się da. Tu na pierwszej stronie jest coś, co mój syn napisał dla mnie. Mój syn przez lata zmagał się z buntem. Walczył z czymś, co nawet nie istniało. Czuł taką presję, że musiał być kimś duchowym ze względu na to, kim ja jestem. Czuł się, jakby podążanie za Jezusem i kochanie Go było Jego obowiązkiem, ponieważ jest moim synem, oczekiwaniem wszystkich ludzi wokół. To było straszne kłamstwo, które trzymało go z dala od intymności z Chrystusem. Urodziłem się w tej rodzinie, dlatego muszę służyć Chrystusowi. Kłamstwo prosto z piekła. To jest przywilej, aby Go znać, aby spędzać czas w Jego obecności. To nie jest obowiązek. To kłamstwo sprawiło, że przez lata żył w buncie. Miał problemy z narkotykami i wyprowadził się z domu. Nie chciał ze mną rozmawiać, ani mnie widzieć. Pewnego dnia zapukał do drzwi. Nie widziałem go przez bardzo długi okres czasu. Robiłem sobie coś w kuchni. Miałem rolę kucharza z przymusu, ponieważ moja żona wyjechała z miasta na kilka dni. Puściłem sobie swoje ulubione uwielbienie. Nie pamiętam, co tam leciało. Może jedna z twoich piosenek, Jeff? Pracowałem sobie w kuchni i nagle usłyszałem pukanie do drzwi. Nie zauważyłem nikogo za drzwiami, więc wychyliłem głowę. Oparty o ścianę stał mój syn. Cały się trząsł i płakał. Wyglądał bardzo źle, jakby był chory. Ważył 55 kg. Nie widziałem go bardzo długo. Radość wypełniła moje serce. Wielki uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Powiedziałem: przyjacielu, jak dobrze cię widzieć. Co się dzieje? To lepsza reakcja niż: gdzie ty się w ogóle podziewałeś? Masz pojęcie, jak bardzo zraniłeś swoją matkę? Słuchajcie, bądźmy szczerzy ze sobą. Słuchajcie, ja żyję tym, co głoszę. Naprawdę miałem mnóstwo okazji, żeby stosować to, w co wierzę. Myślicie, że jestem podekscytowany, bo życie mnie nie doświadczyło? Czy myślisz, że moje kaczki siedzą w rzędzie na grzędzie i sobie kwaczemy chórem? Czy myślicie, że jestem szczęśliwy dlatego, że wszystko w moim życiu idzie po mojej myśli? Mam w sobie pasję i radość, ponieważ to, o czym głoszę, jest prawdą i wierzę w to. I nie możesz zrobić nic, co by zachwiało moją wiarę w to. Nie możesz złamać mi serca. Nie możesz stracić mojego zaufania, ponieważ mnie źle potraktowałeś. Nawet jeśli jesteś moim własnym synem i zniszczysz swoje życie, to nie zacznę myśleć, gdzie zawiodłem jako ojciec. Ludzie podejmują decyzje. Ja pokazuję ludziom, jak kroczyć drogą życia. To jest twój wybór, co z tym zrobisz. Możesz wybrać życie bądź śmierć. Ale ja chcę dać ci wybór i pokazać, jak wygląda droga życia. Jeśli ktoś nie wybierze życia, to ja nie myślę, gdzie zawiodłem jako rodzic. Mogłem powiedzieć to lepiej. To jest potępienie, ja tego nie lubię. Jeśli wiesz, że mogłeś powiedzieć coś lepiej i źle kogoś potraktowałeś, to przyjdź do Boga i pozwól, aby ta chwila pokuty przyniosła przemianę w twoim sercu. Pozwól, aby moc odkupienia cię przemieniła, a potem nigdy więcej nie wracaj do błędu, który popełniłeś. Bóg jest Bogiem odkupienia. Żal, ubolewanie przynosi śmierć. Drugi list do Koryntian, 7 werset. To jest sposób, w jaki myśli świat. O, tak chciałbym, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Każdy z nas miał sytuacje w życiu, których żałował i których by chciał, żeby się nigdy nie wydarzyły. Nie zmienisz tego, kim byłeś i tego, co się wydarzyło. Ale to, kim jesteś, może się zmienić. Jeśli zmieni się to, kim jesteś, to nigdy nie odpowiesz przed Bogiem za to, co zrobiłeś. Znam człowieka, który siedział po uszy w narkotykach. Żył bardzo rozwiązłym życiem. Miał straszną przeszłość. Wydaje mi się, że nawet zabił człowieka. Był po uszy w świecie narkotyków. I narodził się na nowo. Przyszedł do naszego kościoła i słyszy to, co głoszę. Głosiłem to, co zawsze. On zaczyna płakać i on chce w to uwierzyć, ale wydaje mu się to zbyt wspaniałe, żeby było prawdziwe. Wydaje mu się, że jego to nie może dotyczyć, ponieważ popełnił tyle złych rzeczy. Myśli sobie, to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ewangelia to dobra nowina. Jeśli Ewangelia, którą głosisz ludziom, nie brzmi bajkowo, to znaczy, że nie głosisz jej wystarczająco jasno. Którejś nocy ten człowiek miał sen. Jezus przyszedł do jego sypialni i wziął go za rękę.
Obudził go i wziął go na przejażdżkę. Zamknęli za sobą okno i polecieli w stronę nieba. Ten człowiek i Jezus. Fajny sen, prawda? Chodź i poleć ze mną. Wylądowali na klifie. Na tym klifie znajdowała się ścieżka. Prowadziła do tuneli z drzwiami. Drzwi, przed którymi oni wylądowali, miały tabliczkę z napisem "Twoja przeszłość". Załóżmy, że miał na imię Bob. Przeszłość Boba. Spojrzał na ten napis, ogarnął go strach i zaczął się trząść. Zaczął się wycofywać, a w tym momencie drzwi otworzyły się. Jezus powiedział: Bob, chodź ze mną. Tak naprawdę nie miał na imię Bob. Miał na imię Phil. Jezus powiedział do niego: Phil, chcę, żebyś zobaczył swoją przeszłość. Phil mówił mi, że w śnie starał się zaprzeć, znaleźć punkt oparcia, tylko żeby nie wejść przez te drzwi. Myślał sobie: jestem z Jezusem i zaraz zobaczymy moją przeszłość. Był całkowicie zawstydzony, był przerażony i nie chciał tam wejść. Jezus po prostu wziął go za rękę i zaciągnął. Jego oczy są zamknięte, a jego ciało się trzęsie, ponieważ nie chce patrzeć na te straszne sceny. Nie chce, aby on i Jezus oglądali razem jego przeszłość. Jezus powiedział do niego: Phil, zobacz, to jest twoja przeszłość. Jedyne, co w tym pomieszczeniu się znajdowało, to białe ściany, jak okiem sięgnąć. Obudził się cały spocony, z płaczem i nigdy więcej nie żył w potępieniu. Chcesz mi powiedzieć, że też byś chciał mieć taki sen, prawda? Właśnie go miałeś. Jest twój. Jeśli Phil go miał, to tak samo dotyczy on ciebie. Nie musisz widzieć manifestacji w postaci snu. Uwierz w Ewangelię. Uwierz w Ewangelię. Jeśli będziesz zależny od tego i powiesz: ja muszę mieć taki sen, aby uwierzyć. Będziesz żył w oparciu o uczucia i twoje uczucia będą zależeć tylko od tego, czy twoje następne przeżycie będzie pozytywne czy negatywne. Sprawiedliwi żyją przez wiarę, nie poprzez sny, które mają. Bóg przyszedł w swojej łasce do niego, ponieważ znał jego serce. Wiedział, że Phil już nie miał takich pragnień jak kiedyś. Tak bardzo żałował swojego przyszłego życia i był w tym bardzo, bardzo szczery. Często ludzie z najszczerszymi sercami żyją w najgłębszym potępieniu. Wciąż im się wydaje, że w czymś zawodzą i że w czymś mogliby być jeszcze lepsi. Przecież zraniłam tę osobę i tę osobę. Żałują tego, co zrobili i czują ból w związku z tym i nie doświadczają wolności. Gdybyś nie miał szczerego serca, to te rzeczy nie dotykałyby cię tak bardzo. Jesteśmy wykorzystywani przez kłamstwa. Skracając historię, mój syn przyszedł do domu. Nieźle, prawda? Właśnie wróciłem do historii, którą opowiadałem. Tylko Duch Święty to potrafi. Tak dla waszej informacji, Duch Święty żyje we mnie. Jestem tego bardzo świadomy. Jemu się we mnie podoba. Znalazł we mnie mieszkanie. Dla niego drzwi są zawsze otwarte. Czuję go właśnie w tym momencie. To jest świetne uczucie. Jednak moje życie nie jest determinowane przez to uczucie. Uczucia są wspaniałe, ale po prostu nie mogą determinować twojego życia. Był czas w moim życiu, że kiedy modliłem się o chorych, wszystko we mnie się trzęsło. Czasem wszystko we mnie wibrowało tak mocno, że wręcz odczuwałem ból, jednak nie dawałem tego po sobie zobaczyć. To była manifestacja, uczucie. Zacząłem na tym polegać. Im bardziej wszystko trzęsło się we mnie, tym bardziej agresywnie się modliłem. Kiedy czułem to w środku, to dosłownie przejeżdżałem po ludziach modlitewnym buldożerem. Kiedy tego nie czułem, to nie byłem tak agresywny w modlitwie i wręcz modliłem się w taki sposób, aby to wzbudzić. Nasłuchałem się kaznodziejów, którzy mówią: czekaj na odpowiednie namaszczenie, czekaj na odpowiedni moment, czekaj, aż poczujesz Boga, aż zostaniesz poprowadzony przez Niego. Mam do was pytanie, kiedy w ciągu dnia nie jestem namaszczony? Kiedy w ciągu dnia nie jestem wierzący? Czy jest moment w ciągu mojego dnia, kiedy nie jestem w pełni pojednany z Bogiem? Ja rozumiem, o co chodzi tym kaznodziejom. Ale jeśli myślimy, że musimy włączyć uwielbieniową muzykę i czekać na odpowiednią atmosferę, kiedy stoimy,
przy czyimś łóżku szpitalnym, to ograniczamy się. Słuchajcie, czego Pan Bóg mnie nauczył. Wracałem z pewnego spotkania i przez kilka spotkań z rzędu nie czułem niczego, kiedy modliłem się o chorych. Do dzisiaj nie czuję nic, kiedy modlę się o chorych. Ludzie czasem czują różne rzeczy, ale nie ma to dla mnie znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby byli uzdrowieni. Możesz upaść na podłogę albo możesz krzyczeć, że czujesz Boży ogień. Mnie interesuje to, aby rak zniknął z Twojego ciała. Ja już się w to nie bawię, wiecie? Nie ma znaczenia to, jak bardzo się trzęsiesz. Najważniejsze, abyś został odkupiony, zbawiony i uzdrowiony. Mówię to kompletnie poważnie. Prowadziłem kilka spotkań, podczas których nie czułem kompletnie nic. Jednocześnie ludzie byli uzdrawiani, mówili, że odczuwali Bożą obecność, ale ja nie czułem nic. Wsiadłem do samochodu i Pan Bóg zaczął do mnie mówić. I wiedziałem, że to będzie bardzo ważne, bo wiecie, wielu ludzi szuka tych doświadczeń, szuka uczucia. Spędzają bardzo dużo czasu, aby doświadczyć czegoś, zamiast uwierzyć w swoim sercu i żyć w tym objawieniu przez wiarę. Spytałem się go: Panie, czemu już Cię nie czuję? Odpowiedział mi: ponieważ żyłeś w oparciu o te uczucia. Dan, te uczucia to jest tylko łaska, która zachęca Cię do tego, abyś wchodził w rzeczy, których jeszcze nie doświadczałeś. To jest poklepanie po pleckach małego dziecka, które dopiero się uczy chodzić przez jego rodzica. Uczucia to jest łaska, która cię zachęca i pokazuje ci, że ja jestem w tym. Jednak widziałem, że kiedy odczuwałeś coś, to modliłeś się bardziej agresywnie, a kiedy tego nie odczuwałeś, to modliłeś się mniej agresywnie. Dlatego zabrałem to uczucie od ciebie tak, abyś mógł usługiwać bez ograniczeń. Lista rzeczy, które wydarzyła się od tamtej chwili, jest bardzo długa. Mimo, że nie czułem niczego. Ale wystarczy, że wiem coś. Widzicie, nie musicie robić tego. Wystarczy, że zrobisz to w imieniu Jezusa i jesteś szczery w sercu. Jeśli zrozumiecie to, o czym mówię, to wam wiele pomoże. Nie jestem przeciwko uczuciom i manifestacjom. Wiele ludzi nie rozumie tego, jak o tym mówię i zadają mi dużo pytań. Słyszą to, co mówię, potem analizują to w swojej głowie tak bardzo, że kiedy dzielą się tym ze swoimi znajomymi, to tak naprawdę mówią to, co oni myślą, że ja powiedziałem. Do czasu, kiedy się ze mną skontaktują, żeby się o coś spytać, to już mamy głuchy telefon. Pewna kobieta podeszła do mnie po spotkaniu i powiedziała: ja widzę, że jesteś mężem Bożym, całkowicie owładniętym Jego miłością. Kiedy nauczasz, nawet kiedy napominasz ludzi, ja widzę, że Ty kochasz innych. Zjechałam cały kraj i prosiłam o modlitwę wielu mężów Bożych. Zaczęła mi wymieniać listę nazwisk ludzi, którzy modlili się o nią, aby odczuła Bożą miłość. Ale Ty masz tą miłość, Ty jesteś owładnięty tą miłością. Połóż na mnie swoje ręce, abym mogła doświadczyć Bożej miłości. Powiedziałem do niej: kochanie, nigdy nie wyrządziłbym ci takiej krzywdy. Zgorszyła się mną bardzo. Desperacko poszukiwała uczucia. Powiedziałem do niej: kochana, będziesz żyć w oparciu o uczucia. Powiedziałem jej: Ewangelia jest mocą ku zbawieniu dla tego, kto wierzy, nie dla tego, kto czuje. Wiesz, że On cię kocha, ponieważ ukrzyżował własnego Syna dla ciebie. To jest miłość Boga, którą On ma do nas, ponieważ zesłał swojego Syna. Co jest miarą Bożej miłości do nas? Chrystus ukrzyżowany. Chcesz być ugruntowany w miłości? Musisz zdać sobie sprawę z tego, że On przyszedł. Wszystko w temacie. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zakończy debatę. Jestem kochany przez Boga. Nie pozwól, aby wydało ci się to zbyt proste, dopóki nie staniesz się jak małe dziecko. Małe dziecko. Nie jak dziecko, które już jest w procesie dorastania. Niewinność takiego dziecka została już zaatakowana. Mamy się stać jak małe dziecko. Niewinne. Dopóki nie staniesz się jak małe dziecko, w żaden sposób nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Nie chodzi o to, że nie pójdziesz do nieba, ale nie będziesz umiał się cieszyć tym, czego On dokonał. Będziesz walczył w bitwie, która już jest wygrana. Walka, którą my toczymy, to jest dobry bój wiary w to, czego Jezus dokonał. Nie możesz pozwolić, aby cokolwiek zmieniało Twoje zdanie na ten temat. Święci, nieskalani i nienaganni zostaliśmy pojednani z Bogiem wtedy jeszcze, kiedy byliśmy Jego wrogami. Sposób, w jaki myśleliśmy, oddzielił nas od Boga i sprawił, że staliśmy się Jego wrogami. Jednak On pojednał nas ze sobą przez Jego śmierć. Po to, aby stawić nas wobec siebie jako świętych, nieskalanych i nienagannych. Przyszedłem ze stanu bycia Jego wrogiem do miejsca, w którym jestem święty, nieskalany i nienaganny w Jego oczach.
Musisz dać się zaakceptować przez Niego, aby On Cię oczyścił, a potem zaczynasz odnawiać swój umysł, tak aby myśleć w sposób, w jakim myśli Pismo. Dlaczego? By stawić was wobec siebie jako świętych, nieskalanych i nienagannych, jeśli tylko, brzmi to jak warunek, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. Co apostoł Paweł ma tutaj na myśli? Przez krew Chrystusa jesteś święty, nieskalany, nienaganny. I jest tak, jeśli wierzysz w to i nie pozwolisz, aby cokolwiek zmieniło sposób, w jakim myślisz o tym. Nawet twoje upadki i słabości. Pobiegnij ze swoimi słabościami wprost w ramiona swojego Ojca. Jeśli to robisz, to wiesz, że wynika to w tobie ze szczerości, a nie z poczucia potępienia. Jeśli poddasz się potępieniu, to wciąż będziesz upadał w ten sam sposób. Będzie to dla ciebie męczarnia, która okradnie cię z cennego czasu w twoim życiu. Im dłużej ten proces będzie trwał, tym większą warownią ta sprawa się stanie i tylko prawda będzie mogła ją zburzyć. I kiedy ktoś ci głosi prawdę, przez to, że tak długo żyłeś w kłamstwie, potrzebujesz, aby w kółko napełniać się tą prawdą. Mówisz mi, że potrzebujesz uwolnienia. Nie, potrzebujesz prawdy. On już uwolnił cię od mocy ciemności. Problem polega na tym, że ty wciąż wpatrujesz się w ciemność. Tak bardzo skupiasz się na tym, co jest jeszcze z tobą nie tak, że nie potrafisz cieszyć się tym, co zostało pojednane. Nie jesteście ludźmi, którzy mają pełno problemów. Jesteście ludźmi, którzy mają odpowiedź. Odpowiedzią jest odkupienie Jezusa Chrystusa. Tak, ale Dante, nie rozumiesz. Ja w swoim życiu mam nawyki, to już są lata. Wiem, co chcesz powiedzieć. Przyjdź z tymi nawykami do Jezusa ze szczerym sercem. Nie z sercem, które jest potępione, ale z sercem, które mówi: Jezu, Ty stworzyłeś mnie do czegoś więcej. Jestem nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, przeminęło. Nie chcę tych nawyków, poddaję je Tobie. Wyznaję, że one nie są częścią mojej nowej tożsamości. Nie są również moim pragnieniem. Ty znasz wszystkie rzeczy, Panie, i z pewnością znasz i przenikasz moje serce. Dziękuję Ci za Twoje namaszczenie, które łamie wszelkie jarzmo. I dziękuję, że dajesz mi siłę do mojego życia, aby żyć zgodnie z Ewangelią. Dziękuję, że to nie są uczynki, że to jest Twoja łaska, która mnie przemienia. Dziękuję Ci, Boże, że Ty przemieniasz moje życie. Dzięki Twojej łasce mam więcej mądrości niż przedtem. Dziękuję, Duchu Święty, za to, co czynisz we mnie. To się nazywa modlitwa. To jest społeczność z Bogiem. To brzmi lepiej niż życie w potępieniu, desperackie rozmowy przez telefon z przyjaciółmi, czy płakanie w poduszkę. Powiem wam, jaka jest strategia diabła. On rozkazuje małym, nic nieznaczącym demonom, aby wykradały słowo z serc nowonarodzonych, z serc ludzi, którzy chcą się uczyć, którzy mają nastawienie ucznia. Kiedy tylko zasiane jest słowo Słowa Bożego, on przychodzi. Dlaczego? Ponieważ chcecie dopaść? Nie, ze względu na Boże Słowo. Ponieważ on wie, że Boże Słowo może się rozrosnąć. Boże Słowo to jest prawda na temat tego, kim jesteś. Prawdą jest to, co mówi Słowo na jego temat. Prawda i Słowo nigdy nie przeminą. Jego Słowo trwa na wieki. Szatan przychodzi ze względu na Słowo Boże. Nie odbieraj tego osobiście. To nie jest tak, że on chce koniecznie się z tobą porachować. On chce powstrzymać Słowo Boże przed tym, żeby stało się realnością i doświadczeniem twojego domu. Tak, aby chwała Boża nigdy nie pokryła całej ziemi. To nie są osobiste porachunki. On nie próbuje ciebie dopaść. On przychodzi ze względu na Słowo. Robi wszystko, żeby to nie stało się dla ciebie prawdą objawioną. Jemu nie przeszkadza to, że jesteś podekscytowany, że chodzisz do kościoła. Jeśli twoje motywy będą nieszczere, on może z łatwością wyrwać to, co zostało zasiane. Owoc może się pojawić bardzo szybko, ale jeśli nie jest to w tobie zakorzenione, ugruntowane i zakorzenione w miłości, jeśli jesteś tylko podekscytowany, bo miałeś potrzebę, otrzymałeś odpowiedź, ktoś miał do ciebie proroctwo i wyleciałeś z kościoła na skrzydłach. Tak, to Słowo było do mnie. To kiedy przyjdzie presja życia i presja okoliczności, wtedy to, co wyrosło w tobie, szybko usycha i umiera. Dlaczego? Ponieważ nie było korzenia. Dlaczego to się dzieje? Ze względu na Słowo. Diabeł tak bardzo boi się Słowa, że to jest aż niepoważne. Słowo absolutnie go wyniszcza. Kiedy my stajemy się Słowem i Słowo w nas staje się ciałem, diabeł ma poważne kłopoty. Więc co stara się zrobić? Stara się powstrzymać ciebie i mnie od manifestowania kompletnego i dokonanego dzieła Chrystusa. I stara się nas zadowolić tym, że czujemy Boga, że chodzimy do kościoła, podczas gdy moglibyśmy być przemienieni, nietykalni, niewzruszeni, niekochający naszego własnego życia, aż do śmierci. To jest zwycięstwo. Możemy stać się ludźmi pełnymi miłosierdzia.
A wtedy diabeł nie ma takiej mocy, która mogłaby powstrzymać Boże miłosierdzie. Boże łaska, miłosierdzie przejeżdża po nim jak walec. Kiedy staniesz się człowiekiem pełnym Bożej łaski, przychodzi radość. Dlaczego szatan przychodzi? Ze względu na słowo, to nie jest personalne. On wie, że jesteś stworzony na obraz Boży i masz przed sobą przeznaczenie. Więc chce powstrzymać Boga przed manifestowaniem samego siebie przez ciebie. On nie wierzy w to, że ty kochasz Boga. On myśli, że ty go potrzebujesz. A jest potężna różnica między tymi dwiema.